Cześć, siemanko wam wszystkim, z tej strony Loisty, witam was w kolejnym odcinku na kanale, dzisiaj 23 odcinek serii Ligi Typera na moim kanale, no i dzisiaj yy, lecimy dalej z meczami, na razie yy, przedstawiam na początku wyniki yy, meczy z 22 odcinka, mieliście do typowania 8 meczy, w tym tylko jeden hit razy dwa, yy, pierwszy mecz. Raków Częstochowa kontra Skraj Częstochowa, czyli derby Częstochowy, tutaj Raków wygrał 1-0, drugi mecz, yy, wszystkie mecze ogólnie są, yy, nie, nie wszystkie, bo jeden jest yy, nie ale 7 z tych 8 meczów są sparingami. Więc pierwszy mecz był sparring, teraz drugi mecz też sparing, Witasza kontra Pogoń Szczecin, 2-1 dla Pogoni. Trzeci mecz GKS Tychy Wisła Pock 4-2 dla Wisły, to też sparing. Czwarty mecz również sparring pod Beskidzie Olimpia Grudziądz 2-2. Piąty mecz też sparing, ŁKS Łódź Korona Kielce 3-0, ŁKS tutaj rozgromił Koronę, więc dobre przygotowania na ekstraklasę. Szósty mecz Wisła Sandomierz, Radomiak Radom 4-0 dla Radomiaka, to też był sparing. Siódmy mecz Legia Warszawa kontra Radomiak Radom. Legia się odkuła. 5-0 rozgrumiała Radomiaka. I ósmy mecz to już jest super puchar polski. Hit razy 2 Piastka przegrał z Lekją Gdańsk 1-3. Teraz przedstawię Wam wyniki 22 odcinka Ligi Typera. Yy, wasze wyniki. Kto ile zdobył punktów. Odcinek wygrał mStreamer777, -7 -7, który zdobył 50 punktów. Równo 50 punktów. Więc gratuluję yy, jemu Oczywiście zwycięstwo, bo coraz bardziej się przybliża do wygrania całej edycji, bo on jest oczywiście liderem i powiększa sobie tą przewagę. Drugie miejsce tutaj Justyna Lawandowska. 45 punktów. Wytypowała pierwszy raz od dłuższej przerwy, bo nie typowała długo. No i dobrze jej poszło. Trzecie miejsce: Naxon też wytypował pierwszy raz od dłuższej przerwy 36 punktów. Zakapio RPRL. Czwarte miejsce też 36 punktów. Piąte miejsce: Barczyn Tutka, który no, ostatnio dobrze typuje, dobrze mu ostatnio bardzo idzie. On zdobył 34 punkty. Szóste miejsce: Szachran 25 punktów. Siódme miejsce: Kibic ORP. 1924. O, jemu akurat słabiej trochę idzie 22 punkty. No i reszta zobaczcie sobie sami. Yy, teraz przedstawiam wam klasyfikację generalną po 22 odcinkach Ligi Typera. Na pierwszym miejscu yy, bez zmian MStreamer777. Yy, no i on ma 652 punkty. Yy, gratuluję. Drugie miejsce: Cox Gaming, który tutaj no, cały czas yy, słabą ostatnio idzie. No i przewaga. Yy, cały czas m do niego zrasta. Yy, trzecie miejsce na Zakapie RPRL 566 punktów, czwarte miejsce Marcin Tutka 528 punktów, piąte miejsce Kibic ORP 1924 519 punktów. No i yy, posmieniało się trochę w tej piątce, bo Marcin Tutka w poprzednim odcinku był na piątym miejscu. A kibic ORP był na czwartym, a teraz jak widzicie Marcin Tutka awansował na czwarte miejsce i kibic ORP 1924 spadł na piąte miejsce, no i tutaj właśnie ciekawie jest w tej klasyfikacji generalnej. No i tak, teraz Liga Typera 23, do typowania macie tym razem tylko pięć meczy, w tym macie tutaj pierwsze dwa mecze Liga Europy. No i kolejne, kolejne dwa mecze ekstra klasa, bo się zaczyna już sezon, no i ostatni mecz będzie to Sparring. Więc dobra, pierwszy mecz do typowania macie to hit razy dwa, rewanż pierwszej rundy el eliminacji do Ligi Mistrzów Krakowia kontra Dunstreda. 18 lipca godzina 19, drugi mecz Legia Warszawa Europa FC, a jeszcze Krakowiadą szczeda w tym pierwszym meczu było 1-1 jakby ktoś nie wiedział, drugi mecz Legia Warszawa Europa FC, tutaj w tym pierwszym meczu niespodziewanie 0-0 było, 18 lipca godzina 21, trzeci mecz Ekstra Klasa, z 2 Raków, Częstochowa Korona Kielce, 20 lipca godzina 15, Yy, czwarty przy ostatni mecz, hit razy 3, Piast Lech Poznań, 20 lipca godzina 20 i ostatni piąty mecz, sparing, ostatni sparing Radomiaka, Radomiak Radom, górnik mecz na 20 lipca godzina, no nie, nie mam godziny, nie znalazłem akurat, czas na typy macie do 18 lipca do godziny yy, akurat tutaj 19, także czas na typy do 19 i no na dzisiaj byłoby to tyle, widzimy się w następnym odcinku, no i co, trzymajcie się i cześć!